Guten Morgen, witam Państwa w piekarniku, który jest tam w moim kanale. A dzisiaj oglądamy sobie trudne sprawy. Żeby nas te trudne sprawy za bardzo nie pochłonęły, bo ostatnio ja się wciągnąłem na przykład. Nie wiem jak wy, ja po prostu ostatnio czuję powołanie do oglądania parę dokumentów, więc mam nadzieję, że będziemy się dzisiaj super bawić. Wybrałem nam chyba fajny odcinek z opisu, się wydawał spokojnie, oglądałem go wcześniej, oglądam teraz z wami pierwszy raz. Więc co, no zostawcie łapkę w górze, suba, dżibona, bijcie na mojego hejka.pl i oglądamy. Jarocin. Tu na osiedlu domków jednorodzinnych mieszka Jagoda Sobula z mężem Karolem i dziećmi. 16-letnim Łukaszem i 8-letnią Rebeką. Rebeką? No spoko, jakby pewnie stwierdzili sobie, a mamy już jedno dziecko z normalnym polskim imieniem, to dajmy drugiemu jakieś takie egzotyczne, amerykańskie, tak nowocześni będziemy. Do niedawna rodzina wiodła spokojne życie. Wszystko zmieniło się, kiedy kobieta straciła pracę. Od tego czasu jedynym źródłem utrzymania rodziny jest zakład szklarski, który prowadzi Karol. To chociaż jak jej się nudzi, to będą mogli pograć w butelkę, znaczy... Dobra, no... To się bytnie. Jagoda natomiast swój wolny czas poświęca na wieczne zatargi z sąsiadami i zakupy. To jestem ja w przyszłości. To jest opis mnie, to jest... To będę ja. Kiedy moja żona straciła pracę, zaczęła wariować. Zamiast szukać sobie zajęcia, zaczęła wydawać na prawo i lewo pieniądze tylko po to, żeby się okazać lepszą od sąsiadów. No oczywiście, że tak. Co jest? Koło dziczyki mają nowy samochód, to my też kupujemy. No, oni mają nowy, a my stary. Kupujemy? Kupujemy, nie ma dziadowania i nie ma srania po krzakach. Nie wiem, o co chodziło Karolowi, nie wiem, dlaczego się tak denerwował. Odkąd straciłam pracę, częściej byłam w domu, więcej czasu poświęcałam rodzinie. No oczywiście, częściej też spotykałam Halinę, sąsiadkę. Ona non-stop się czymś chwaliła, wiecznie chciała mi udowodnić, że jest lepsza ode mnie. A to Halinka, widzi ta jaka, widzicie, tak to jest mieć sąsiadkę. Tak to z sąsiadami to tylko... Dzień dobry, przez płot można powiedzieć. Jagoda wydała masę pieniędzy na nowy ekspres do kawy, mimo że nikt w domu tego nie pił, oprócz niej. Ale jak sąsiadka przyjdzie pożyczyć szklankę soli, to jej się powie, zobacz. Halinka, nowy ekspres do kawy mamy. Nowy? A wy co? Wy to pewnie kawę nadal jakąś tam plujkę pijecie. Rozpuszczaną z torebki, a my nowy. Sytuacja zaostrza się, gdy Jagoda pożycza od teściowej pieniądze i bez wiedzy męża kupuje nowe meble. Kobieta prezentuje je sąsiadom, gdy ci przychodzą w odwiedziny. Czy ona kupiła nowe meble tylko po to, żeby sąsiadka posadziła na nich 4 litery? Oczywiście, że tak. Niestety już wiakowie entuzjazmu nie wykazują. Sama pracuję w sklepie z ekskluzywnymi meblami, więc to, co pokazała mi Jagoda, nie zrobiło na mnie kompletnie żadnego wrażenia. Ja się poszczę. Halina nie dość, że mieszka obok nich, to jeszcze pracuje w sklepie z luksusowymi meblami. Co to jest nieprawdopodobne, a jednak czy trudne sprawy? Chorobliwa zazdrość Jagody nabiera coraz większych rozmiarów. Jej ofiarą pada nawet 8-letnia córka Rebeka. Kobieta uważa, że dziewczynka, która trenuje siatkówkę, powinna więcej ćwiczyć, aby być lepszą od córki sąsiadów. Bo córka sąsiadów jak miała 8 lat, to już miała 9. Kilka dni później. Cała rodzina została zaproszona do sąsiadów na przyjęcie zorganizowane z okazji 8 urodzin ich córki Olgi. Tak krytykowała sąsiadka ich meble, a u nich też jakoś specjalnie szału nie ma. W sensie takie meble jak, nie wiem, na przykład w gabinecie u tego... gastrologa, co ten... Czekacie na takich meblach, siedząc na normalnie jakąś tą... kolanoskopię. Nie, że miałem i na takich czekałem. Słyszałam, że zwolnili cię z pracy. Wiesz co, mogę ci pomóc. U mnie w firmie, u mnie w sklepie, słuchaj. Nie, nie coś nowego, bardzo chętnie ci pomogę. Szukają kogoś, kto będzie pracował jako tester kanap. Będzie siedział i testował. Ale wy się nie śmita, bo naprawdę to jest zawód. Jest taka praca, naprawdę. Jakby ktoś słyszał o takiej, to przede mnie dzwonić. Ja z chęcią. Potrzebują sprzątaczki. Co? Ja mam sprzątać z moim wykształceniem? Ja mam sprzątać z moim wykształceniem wyższym podstawowym, przepraszam bardzo. Zarobek niezły. Wiesz co, ale nie potrzebuję pracy. Ja nie muszę jak pracować. To nie potrzebujesz? No jak ty sobie wyobrażasz żyć dalej według no, mnie? No wybacz, ciebie to nie powinno interesować. No żyjesz na niskim standardzie, Jagoda. To ty...
tu będą zaraz blond kudły latały, ja wam mówię. Ty tak uważasz? Nie chciałabyś sobie polepszyć? Nie. To już był szczyt wszystkiego. Jak mogła Michalina zaproponować pracę sprzątaczki? Chciałam je po prostu publicznie upokorzyć. Od razu upokorzyć, kochana. Po prostu żyjesz na niskim standardzie. A twoja córka, mając 8 lat, ma tylko 8 lat. To jest po prostu... szczera prawda. Ja pracowałam z nudów, powiem ci szczerze, wiesz? Z nudów. Olenko, widziałaś już tą laleczkę od cioci? Zobacz. To jest taka laleczka dla kolekcjonerów, wiesz? Zobacz. A ta lalka ma pewnie taką funkcję, że się budzi w nocy i będzie straszyć tą sąsiadkę. Będzie skakać i po tych nowych, luksusowych meblach i ją straszyć, ja wam mówię. Zlimitowana seria. Ona jest bardzo kosztowna, o, wiesz? Kochanie, podoba ci się? Podziękuj. Tak. Mogę zobaczyć? A co to? Limitowana seria? Tak, limitowana. Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy limitowana seria? To znaczy limitowana seria. Czyli coś, na co cię nie stać, biedaku. Ta lalka miała być niby z limitowanej serii. Proszę. Nie, w to mogła uwierzyć tylko moja 8-letnia córka, ale na pewno nie ja. Czy serio stare 40-letnie baby? Znaczy... może nie jeszcze jakieś bardzo stare. Przepraszam wszystkie osoby, które mnie oglądają, mają 40 lat. Możecie się dodać w komentarzach. Ciekawe, czy istniejecie. Kłócą się o lalkę dla dziecka. Tymczasem do Karola zadzwonił klient i poprosił go o nagłą interwencję. Interwencja w firmie szklarskiej. Co, ktoś połknął wazon z kwiatami? Albo nie wiem. Usmażył szybę. No przestań, ale jesteśmy w gościach. Nie możesz tego... Niestety nie mogę. Tak to jest, jak ma się zakład szklarski i pogotowie szklarskie 24 godziny. Ale jesteśmy w gościach. No pamiętaj. Niestety ktoś musi o biznes dbać. Ja muszę lecieć. Sorry. O matko wielki Michale, komuś szyby wybili. Jakby komuś zęby wybili, no to ja rozumiem, ale szyby? Czy tu można wyjść jakąś folię, zalepić, zakleić do jutra rana, poczekać? Co za problem? Musi sobie poradzić sam. Sorry Grzegorz. Na razie. Bawcie się dobrze, cześć. Zupełnie nie wiem, po co przyjęliśmy to zaproszenie od sąsiadów na urodziny jej córki. Jak to po co? Jak to po co? No przecież po to, żeby skrytykować ich luksusowe meble. Słuchaj, ktoś musi na wszystko zarabiać. Żeby ci było stać na cokolwiek. Jak ona, proszę cię, skończ już, dobrze. Skończ już. Nie, mamo, no wiesz, no wiesz, jak bym się powiem. Jak zapraszasz goście, to się zachowuj. Nie musisz, byle jak, ale się zachowuj. Nie mówię tego złośliwie, po prostu cię lubię. Chciałabym, żebyś sobie żyła trochę lepiej, rozumiesz? To tak jak w szkole, mówią ci, że jesteś głupi, żeby cię zmotywować do nauki. Tak samo tutaj, mówią ci, że jesteś biedny, żeby cię zmotywować, byś był bogaty. Dwa dni później. Jagoda, wracając z zakupów, miała odebrać syna ze szkoły. Ponieważ Łukasz chodzi do klasy razem z córką sąsiadów... Co jest? Oni mają drugie dziecko w tym samym wieku, co tamci? Jeszcze zaraz ten ich syn będzie z tą ich córką i będzie takie... Romeo i Julia, luksusowa kanapa edition. Welina również miała wrócić z nimi do domu. Okazuje się jednak, że samochód Jagody nie chce zapalić. Zrobisz coś z tym gratem dzisiaj, czy nie? Nie wiem co... Siedzisz z ojcem w tym garażu non-stop! No siedzę z ojcem w garażu, ale no kurde, to nie wiem... No to nie wiesz, co jemu jest? Nawet... Dzwoń ta po sąsiadkę i będziemy pchać, bo to z tego chyba dzisiaj nic nie będzie. Nawet rozróżnik nie działa. No to my do wieczora stąd nie odjedziemy. Nie wiem, coś się wykombinuje, mamo, nie, ty się nie przejmuj. Naprawisz to w końcu? Za chwilę, za chwilę. Nie, no rusz tam czymś potrząśnij, może samo się zrobi. Samochód sąsiadów się odpala samym spojrzeniem, a nasz co? Stary grad, znowu będziemy gorsi. Samo się nic nie robi. No i kłótnia. Tutaj jeszcze tu brakowało, matko święta. Hej! What? Sąsiadka Halina w kabriolecie? Jeszcze jej ten pusty łeb przewieje. Przyjechałam z pomocą. Nigdy nie zapomnę miny Jagody, kiedy zobaczyła, jak wysiadam ze swojego nowego auta. Normalnie popuściła w gacie. Musiałam pokazać jej, gdzie jest jej miejsce. Halina, co ty tutaj robisz? Jeżdżę po osiedlu i szukam sprzątaczki do swojego luksusowego sklepu z meblami. A co tam? Ewelina napisała mi SMS-a. Ewelina, to nie napisałaś. Musimy jechać na masaż pleców. Słuchaj, no nie przewidziałaś, że zepsuje ci się to padło? No jak mogłam to przewidzieć? No zastanów się, co ty mówisz, no. Słuchaj, no takie auto masz i nie wiesz, że może ci się w każdej chwili zepsuć. To miało być śmieszne? Nie. Nie było. To nie miało być, to jest żałosne, po prostu ja bym nie wyjeżdżała na ulicę, ty, moja droga. My sobie poradzimy. Jesteś bezczelna. Chyba jej serio za bardzo ten
łeb w kabriolecie przewiało. Mamo, dobra. Ale możesz sobie pomarzyć, wiesz? Dobra, mamo, tak, kochani, nie bądź śmieszna, wiesz? Nie bądź śmieszna. Wiesz co, zabrałabym was, Jagódka, ale mam tylko dwa miejsca. No to trudno, na przedniej szybie siądziemy. Było mi strasznie wstyd za zachowanie mojej matki. Lubiłam Łukasza, zaprzyjaźniliśmy się i po prostu nie chciałam, żeby konflikt między naszymi matkami wpłynął jakkolwiek na naszą przyjaźń. Gratulacje, kochana, jesteś mądrzejsza od swojej matki. Halina kupiła nowy samochód i uważała się za kogoś lepszego. Musiałam coś wymyślić w ramach odwetu. To ty sobie kup cały autobus i się fleksuj, że o, co tam, wy macie tylko dwa miejsca w samochodzie, ale bieda. My mamy 40. 4 godziny później. Jagoda nie może pogodzić się z tym, że sąsiadka skompromitowała ją przed szkołą syna. Uważa, że nie może tak zostawić tej sytuacji. Tak, musi jej zostawić cygański torcik pod drzwiami. Ja wam mówię, jak nie wiecie, co to jest cygański torcik, to sobie wygooglujcie. Tylko nie, że ja wam mówię, że ja... że nie, że ja wam... Żeby nikt się nie zainspirował i czegoś takiego komuś nie zrobił. Ma już pewien pomysł, dlatego też przyszła do męża. Potrzebuję samochód. A co, twój jest niedobry? No, wiesz co, no to jest, pytasz się, no grad taki, że... Zobacz, ja już się dowiadywałam trochę. Coś o tym samochodzie myślę, wiesz? Zobacz, promocja. Promocja z 10 tysięcy na 12 tysięcy. Kup drożej, pokaż, że jesteś bogatszy od swojej sąsiadki. A mamusia nie dorzuciłaby nic? Zejdź, dziewczyno, na ziemię, nie będziemy matki w to mieszać. Moja matka nie była studnią bez dna. Nie chciałem do niej ciągle dzwonić i prosić o pieniądze na nowe pomysły Jagody. To oni na wszystko biorą pieniądze od matki, ojca? Przesada. A to co to jest? Nowe wdzianko? Nowe, fajne, nie? Ale spójrz na mnie, no zobacz. No właśnie patrzę. Ja tam się nie znam, ale wygląda trochę jak taka plandeka na żuka. W sensie ja też cię takie są tak oversize XXXXL jak plandeka na żuka, ale moja plandeka na żuka przy jej plandece na żuka to jest po prostu luksusowa plandeka na żuka. Posłuchaj, na ja wydatki, muszę mieć samochód, dlatego że on się non-stop psuje. Dzisiaj pojechałam do szkoły po Łukasza. Oczywiście jak zwykle nie chciał zapalić. No, mówiłem, żeby popchnąć, ale oczywiście mnie, to się nigdy nikt nie słucha. Biorę, tylko sprzątam, sobie myślisz. Gotuję, pralnie, sralnie, czym mam jeździć? Rowerem? No zastanów się, człowiek. Chcesz mieć na nowy samochód? No dokładnie, jak wszystko robię w tym domu, sprzątam, zmywam, prasuję, wszystko robię, no to muszę mieć nowy samochód. A najlepiej lepszy niż sąsiadka. To się wreszcie weź do roboty. Znajdź sobie pracę. No szukam. Zacznij zarabiać. To zrób to skutecznie. Raz a dobrze, żebyś zaczęła wreszcie zarabiać jakiekolwiek pieniądze, a nie... Przestań być tylko taką żerować stylę. Na moim żerować? Koncie. No proszę cię. Bo to już jest żerowanie. Ja mam iść do pracy. Przepraszam bardzo. Ja mam iść do pracy. Przepraszam. Ja mam iść do pracy. Moim zadaniem jest... kłócenie się z sąsiadką. Ja ci mówię, udowodnię, ci że ty mnie zdradzasz, wiesz co? I to jest wszystko twoja wina. Jaki plot twist. Co się dzieje? Mój mąż ciągle pracował, nawet wieczorami. Nic dziwnego, że zaczęłam go podejrzewać, że ma kogoś na boku. Następnego dnia. 36-latka całą noc nie mogła spać, myśląc o nowym samochodzie sąsiadów. Takiej sąsiadki. Tymczasem już następnego dnia Jóźwiakowie wystawiają Jagodę na kolejną próbę. Mam do ciebie prośbę. No. Przywieźli im nowe meble wioskowaką, wiesz? Nie wiem, nie obchodzi mnie coś tak szczerze. No ale mnie obchodzi. Przywieźli sąsiadom nowe meble! No i co? Jajco, nowe meble i przywieźli! Ale mnie to nie obchodzi. Ale nie obchodzi! Idź tylko, zobacz jakie te meble są. Tu jest katalog z tego sklepu, z którego oni zamawiali, rozumiesz? No ja chcę wiedzieć, ile ona za to zapłaciła. Ty mi powiesz, jaki to jest model, ja sobie potem wszystko wyliczę. Proste i logiczne. Nie chcę być miły, ale kochana, i tak nie kupisz lepszych, bo nie masz za co. Łukasz dał się namówić matce. Postanowił spróbować spełnić jej prośbę i podejrzeć, jakie meble kupili sąsiedzi. 16-latek nie jest jednak przekonany o słuszności swojej decyzji. Przepraszam bardzo, ale ja zaczynam wątpić w ludzkość. Czy on serio stoi pod ich płotem z katalogiem z meblami i kartkuje, by znaleźć te meble, które oni kupili? Cześć, to ty. Hej. Co tam, słychać u ciebie?
No, w sumie w porządku, a ty co tu robisz? Byłem zaskoczony, jak zobaczyłem Ewelinę. Po prostu poczułem się, jakbym został przyłapany na gorącym uczynku. Wracałam akurat od koleżanki, kiedy zauważyłam na ulicy Łukasza. Wydawało mi się, że jakoś tak dziwnie spoglądał na nasz dom. Kiedy podeszłam do niego bliżej, był strasznie zmieszany. Nie wiem jak wy, mów ta co chce ta. Zgadzam się z waszą opinią, ale ja ich szlipuję. Jak oni nie będą razem, to po prostu ja nie wierzę w miłość. Moja matka znowu spiny szuka, nie? Z twoją. Aha, rozumiem. Czyli dalszy ciąg gry pod tytułem kto jest lepszy, tak? Wiesz co, nie powinien się w to wmieszać. No wiesz, no nie martw się, tylko zaczyna mnie to już trochę wkurzać. W ogóle to jest totalnie bez sensu. To jest po prostu fascynujące, że 16-latki są mądrzejsi niż ich rodzice. To jest po prostu dowód na cofanie się w rozwoju. Bardzo lubiłam rozmawiać z Łukaszem. Szkoda tylko, że nasza rozmowa ciągle kręciła się wokół naszych matek. Ale mimo wszystko fajnie, że mogłam spędzić z nim trochę czasu. Dobra, już, dobra, my już wszyscy wiemy, że on ci się podoba. No, my już, my byśmy nie wiedzieli, my sobie po prostu jak CSI, FBI, Malanowski, partnerzy, po prostu sędzia Anna Maria Wesołowska i wszystko razem w jednym, więc my wiemy. Tego samego dnia wieczorem Karolowi coraz częściej zdarza się wracać z pracy, kiedy cała jego rodzina już śpi. Nie, no on zdradza jak nic. Zdradza jak nic z sąsiadką. Na tej jej nowej, luksusowej kanapie. Jak nic. Jak nic. Ale to w sumie byłoby mocne, jakby on serio miał romans z tą sąsiadką. Ej, to było... Puf, czekam na dalszy rozwór. Rozwór. Rozwór to... Rozwór to... Nieważne. Tym razem jednak ktoś czeka na niego w salonie. O co chodzi? Coś z dziećmi nie tak? Wystraszyłem się, kiedy zobaczyłem Jagodę w salonie taką zapłakaną. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. To się było trzeba domyśleć. Mów, powiedz. Nie, dobrze, z dziećmi wszystko dobrze. Już śpią. No to o co chodzi? Co ze się stało? Jest coś nie tak. Ja się czuję, bo... Mamy gorsze meble od sąsiadów. Tylko siedzę w tym domu. Sprzątam, piorę, gotuję, czuję się jak kopciuch. No to na pewno dostaniesz nową karocę. Ale w sumie nie, sorry, nową karocę ma sąsiadka. A u Haliny wszystko, nowe meble, nowy samochód. I pławią się w luksusie. No ale oni są na innym poziomie w tej chwili. Chyba nie chcę, żebyśmy utonęli w długach. Chcę, bo muszę być lepsza od sąsiadki, rozumiesz? Oni mają nowe meble. No dzisiaj to, im przywieźli. To co to... No Łukasza wysłałam. Poza... Nie, Łukasza wysłałam, żeby zobaczył, jakie meble im przywieźli. Co zrobiłaś? Nawet Łukasz woli sąsiadów. Może nie ich meble, ale córkę na pewno. A to tobie już zupełnie odwaliło. Ale o co ci teraz chodzi? No o to, że jesteś chora. Ty się idź leczyć, kobieto. A sąsiadka się leczy? Bo jak ona się leczy, to wtedy ja też mogę. Jutro... Idziemy do urzędu pracy. Tutaj dla ciebie pracy. Potem idziesz do psychologa. A jeżeli nie, to spotkamy się u adwokata, żeby umówić sprawę rozwodową. Co? Czemu tak ostro? O ja, czemu tak ostro od razu? Jaki adwokat? Następnego dnia Jagoda poprzedniej nocy wystraszyła się reakcji męża i postanowiła go za wszystko przeprosić. Poprosiła go również, aby zawiózł ją do urzędu pracy. Kochany jesteś. Czasami myślę, że nie zasłużyłam do takiego faceta. To prawda. Wariat. Wiesz co, ale ja jak widzę, jak Halina z Grześkiem kupują sobie te wszystkie, wiesz, luksusy. A to... O Boże, a ta znowu to samo. No ja tu po prostu cię nie wyczymię. Ja normalnie z tą rodziną nie wyczymię. Jak zaczniesz już zarabiać, to część zarobionych pieniędzy będziesz mogła sobie przeznaczyć na swoje własne zachcianki. No tak, ale ostatnio jak kupowałam, to się wściekałeś. No ale to nie były pieniądze zarobione. Przez nie siebie. Wiem. Oj, pożyczone od mamusi już. Afera, bo pożyczone od mamusi. Ona zaraz może kopnie w kalendarz, nawet tam nie trzeba będzie jej oddawać. W sumie mój mąż miał rację. Powinnam pójść do pracy. Ale zastanawiałam się, na ile to było szczere, a na ile chciał pozbyć się mnie z domu. I jak nic, pojechać do sąsiadki na jakieś fikumiku, rampampam. Na nowych, luksusowych meblach z katalogu, wiadomo. 3 godziny później Jagoda przychodzi do męża do zakładu. Karol jest ciekawy, czy udało jej się znaleźć jakieś oferty pracy. Karol, ja nie będę sprzątała ani wykładała towaru w sklepie, rozumiesz? Nie ma mowy. Robota jak każda inna.
Nie, ja nie będę tego robiła, to ci od razu mówię. Bo ja chcę pracę, w której będę leżeć i pachnieć i jeszcze mi będą za to płacić. Taką pracę chcę. Dobra, przestań, wiesz co, nie będę teraz o tym myślała. Za to posłuchałam ciebie i kupiłam sobie buty na wyprzedaży, słuchaj, ale są boskie. Posłuchałaś mnie? Czy ja ci pozwoliłem buty kupić? Karol, świetne. O, ja czerwone. Czerwone wiecie jak dla kogo. Wy wiecie jak dla kogo czerwone. Jak dla sąsiadki tej starej. Wiesz co, tobie się nigdy nic nie poda. Ty w niczym nie jesteś. Chcesz mieć pieniądze na swoje zachcianki? Proszę, tą robotę byś na pewno dostała. Proszę dzwonić. O, już nawet outfitik masz do pracy kupiony, więc do pośredniaka i do pracy. Dwa tygodnie później Jagoda zrozumiała w końcu, że powinna zacząć pracować i zdobyła pracę w butiku. Ej, to w sumie mega fajna praca. Mega slay, mega super. Wręcz taka prestiżowa bardziej, więc moim zdaniem mega spoko. Jakby dla mnie mega good good, tylko żeby nie przylazła tu sąsiadka. Ale ja jestem pewny, po prostu ten paradoks jest mega przewidywalny i ja wiem, że przysięgam i oglądałem tego wcześniej, oglądam teraz pierwszy raz z wami. Jestem pewny, że sąsiadka tu przylezie. Jestem, no, jakby on, jak ona tu nie przylezie, to ja po prostu robię wszystkim z was cygański torcik. Tymczasem zostaje wystawiona na kolejną próbę. Dzień dobry. Cześć Halina. O, Jagoda? A ty co tutaj robisz? Kiedy Halina wyszła do butiku, poczułam się strasznie upokorzona. Dlatego postanowiłam, że będę udawała klientkę. Nie mówiłem już jednak. O, a pani się zaczepił o wargę. Sorki. Już taka jestem, sorki. Mówiłem, że przejdzie sąsiadka. Mówiłem. Już nie będzie cygańskiego torcika u nas. Ale czuję, że to będzie mocne spotkanie. Ja wiem, że to będzie mocne. Jakby ja już pewnie, że to będzie mocne. Zapinajcie pasy i lecimy. Jak jecie, to przestańcie jeść, bo możecie się zachłysnąć. Nie pomyliłaś sklepów, moja droga? Oglądam. Wiesz co, bo miałabym dla ciebie taką propozycję. Obok jest wyprzedaż, wiesz? Kocham vibe. Sąsiadki, przysięgam, kocham. Ikona, idolka po prostu. Królowa Polski. Pani Sowula, co pani wyprawia? Pani ma tutaj obsługiwać klientów, a nie przymierzać sukienki. One są zbyt drogie, żeby pani na nią stać. Wiedziałam. Proszę się zająć tutaj normalnie uporządkowaniem. Ja sobie później z panią porozmawiam. What? No i przypał. A już miało być tak pięknie. Już miało się udać. No i się zesrało. Może zbyt ostro potraktowałem panią Sowulę, ale zamiast pracować, zaczęła przymierzać ubrania. One są zbyt drogie. Jakby je zniszczyła, to nie miałaby z czego zapłacić. Jejku, czemu wszyscy w tym uniwersum tak wjeżdżają na tą Jagodę, że jest biedna? Jakby no, kurde, co to jest za w ogóle brak pieniędzy shaming? O co chodzi w ogóle i czemu? Pojechałem dzisiaj do ciebie, do sklepu, żeby cię odebrać z pracy, wziąć do restauracji. Pogadałem z Łukaszem, żebyś zajął się małą. A co? A ciebie nie ma. Za to był twój szef, który mi powiedział, że się po prostu wzięłaś i zwolniłaś. Tak, bo ja nie będę pracować w miejscu, do którego przychodzi nasza sąsiadka, która ma lepsze meble od naszych. Czego nie rozumiesz? Ty sobie wyobrażasz, jak ja się poczułam, jak ją zobaczyłam? Skąd ona w ogóle wiedziała, że ja tam pracę mam? Może masz wpisane w bio na hika.pl, że pracujesz tam. Chyba, że masz wpisane pracuje w szlachta, nie pracuje. No to sorry. Zwracam honor. Wiedziałam, że Karol będzie miał pretensje. Dla niego najważniejsze były tylko pieniądze. Ja go już w ogóle nie obchodziłam. No a dla ciebie najważniejsze są luksusowe meble twojej sąsiadki. Więc jakby oboje trochę się mijacie i trochę tak jakby no myślicie o czymś innym. Czy nie chcę już z tobą dalej Karol, rozmawiać. Karol, najlepiej tak powiedzieć, nie chcę mi się gadać, bo nie masz odwagi się przyznać do tego. Do czego? Do tego, że masz kochankę. Byłam przekonana, że Karol mnie zdradza. Musiałam mu o tym powiedzieć. Ale jego reakcja była taka, jak przypuszczałam. Dwa dni później Łukasz zaprosił do domu córkę sąsiadów. Co? Wynocha mi stąd. Córka naszego największego... mojego. Największego wroga w naszym domu. Zakudły i wylatujesz, koleżaneczko. Nastolatkowie w ostatnim czasie bardzo się do siebie zbliżyli. Teraz razem odrabiają lekcje. Pewnie liczą zadanie w stylu oblicz masę słońca, dzieląc nową kanapę, mnożąc przez stary samochód do potęgi nowych luksusowych mebli.
mi to są dane do zadania. Nagle w domu pojawia się Jagoda. Łukasz nie spodziewał się matki i jest zmieszany. Dzień dobry. Co się uczymy? No, matematyki. Ty myślisz, że głupia jestem, że ja nie widzę? Jak ją obmacujesz? Co? Gdzie ją obmacuję? Ale jakie to ty korepetytor? To obmacuję? Przecież my się tu byś się zajął domem, zobacz co zrobiłeś. Myślisz, że ja będę zrobiłem? W koło sprzątać. Ale tak się pani nie, tam się działa, nie zabiera się, do się tylko. Ty dzisiaj cały dzień tam siedziałaś. Nie odzywaj się. Dlaczego ja się nie odzywać? Poszła. Paszła cholera. Mnie stąd. Jeszcze mnie nową kalapę zabrudzisz. Dobrze, spokój już. Ale przecież my się tylko uczymy. Ani słowa. Pani chodzi? Super mi robisz. Strzelę za chwilę w pysk. Ty do matki mówisz. Było mi głupio przed Eweliną, kiedy mama ją zaczęła wyprowadzać, ją zaczęła szarpać, a na mnie zaczęła wrzeszczeć. Spoko, widzę, że masz drabinę w pokoju, więc jak coś, to w razie czego możesz przez nią, przez okno uciec. Ale już, poszła. Do domu. Kobiety. Ja sobie porozmawiam o swoją. Ale o co pani chodzi? Przecież nic się nie stało. Nic się nie stało. Ja ci powiem, że się nic nie stało. No dlaczego pani robi już awanturę? No. Do domu. Ja się zeszczę zaraz. Wystraszyłam się mamy Łukasza, bo trochę już ją znałam, ale takiej to ja jeszcze nie widziałam. Zupełnie nie wiedziałam, do czego ona może się jeszcze posunąć. Stalkuję was przez lornetkę. Kłóci się z twoją matką na każdym kroku. No to bardzo dziwne, że się wkurzyła, że jesteś u niej w domu. Aha, to już to jest koniec mojej wypowiedzi, już najwięcej nic nie dodam. Wie pani co, ja nie wiem. Ja sobie z mamuszką ja też porozmawiam, stało, taka naprawdę mądra, taka pani lansiara, na wszystko macie. No do cholery jasnej, co tu się dzieje? Proszę bardzo. Wariatu, co robisz? Proszę łapie bardzo. Barat mojej córki! Ty się nią zajmij zamiast się lansować. Idiociałaś się, uważaj. O matko, coż tu się dzieje dzisiaj? Zobacz, zabieraj to wszystko. Weź sobie to w d***sać. I łapie presz od mojego męża, rozumiesz? W dupie, ja jeszcze raz dupie mam twojego męża. Mamo, jakie korepetycje? Mówiłaś? Słuchaj, mamo, nie stać cię na korepetycje dla niej, na ja wszystko masz. Lansować się po... Ale w ogóle imagine, że jesteście ich sąsiadem z naprzeciwka. Jest tam, wiecie tam, nie wiem, 15, 16, wróciliście sobie z pracy, siedzicie sobie zmęczeni, jecie sobie jakiś tam na szybko zrobiony obiad, pijecie sobie kawkę albo nie, jakiś tam sok pomarańczowy, świeżo, niewyciskany. No i za oknem wasze dwie sąsiadki po prostu robią coś takiego. No i jak, abym się zesrał ze śmiechu. Potrafisz? Masz tu cholerę! Sadź sobie w buty, rozumiesz? Te swoje sztuczne pieniądze, takie same są sztuczne jak i twoje. Proszę, na chlebek, proszę. Twoje cycki, twoje włosy, wszystko jest takie sztuczne jak te pieniądze. Przypominam, zaczęło się od lalki na urodzinach. Tego samego dnia. Karol wieczorem wrócił po pracy do domu. Mężczyzna jest bardzo zdenerwowany. Czemu nasz dach jest zepsuty, ja o tym nic nie wiem? Nie wiesz? No to już wiesz. Tak, wiem, mówiła mi mama. Dzwoniła do mnie. Na co od niej potrzebujesz? Pieniądze teraz. O Boże, mam potrzeby. A ty i twoje potrzeby. Kurczę, brade. Nie. O Jezu, zbiło mnie się, sorry. Już taka jestem, sorki. Jadę przed nagrywkami. Nie wiem, Boże, kogo to interesuje? Kto pytał? Co ja miałem powiedzieć? A, że nie wiem jak wy, ale ja się czuję tak bardzo niezręcznie, oglądając tą scenę. Wiesz co, nie przesadzaj, ona ma kasę, nic jej się nie stanie, jak da od czasu do czasu. A ty gdzie się szykujesz? Co ty masz za plany? Ja idę do pracy, bo ktoś w tym domu musi zarabiać. Do pracy w nowej koszuli? No na pewno. Na pewno, pewnie do sąsiadki. Na jakiejś piku-miku, tararara, pim-bim. Na nowym zestawie luksusowych mebli. No to może jeszcze lakierki i garnitur załóż. Jadę do klienta na obmiar okien. Aha. Jest duże zlecenie. Tak. No oczywiście ja mam ci w to uwierzyć, tak? A wiesz sobie w co chcesz. Która żona uwierzyłaby, że jej mąż pracuje w dzień i wieczorami? Żona, która ma męża, która na przykład pracuje w pogotowiu ratunkowym. Tam są nocne dyżury, nawet czasem w święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i we wszystkie dni. Żona szklarza na przykład też, bo może być nocny dyżur na przykład, żeby komuś zrobić... No dobra, w tej branży nie ma nocnych dyżurów. Karol, ja się dowiem. Dowiaduj się, czego chcesz. Ja jadę do klienta do pracy. To ja muszę jadę dokonać. Z tobą. Co robisz? Jadę z tobą. Przecież ona popije wszystkie szyby samym spojrzeniem. Spojrzy tylko. I już od razu wszystkie szyby pękają. Następnego dnia Karol w trakcie pracy przyprowadza swoją 8-letnią córkę Rebekę do domu. Zmartwiona dziewczynka odwiedziła go w jego zakładzie szklarskim, żaląc się na mamę. Ona też chce nowe, luksusowe meble.
No ja po prostu już naprawdę zara nie wytrzymię z tą rodziną. No to co to jest? Co to ma znaczyć? Niespodzianka. Jaka niespodzianka? Nowe Gdzie meble? Są moje meble? Jak nowe meble? No nowe, zobacz. No fajne, widzę. Nie? Ale przejdź, zobacz sobie tam. Ja chcę swoje Szafka. Meble. Znowu wydałaś o Boże, pieniądze? Przestań, znowu znowu brałaś od mojej mamy kasę? Nie wydałam na to złotówki. To zamieniłam na się z Lindą. Co tak, już zrobiłaś? Na kredyt. Z Lindą się zamieniłam, tą co kiedyś z nią biegałyśmy, wiesz. Co? Z jaką Lindą? Jaką Lindą? Jakąś Pindą? O co chodzi? Tej postaci jeszcze nie było wprowadzane do tego uniwersum. Kto to jest? Przepraszam, co ci od Janie Pawla? Zobacz, pasuje jak ulał. Do niczego nie pasuje. Kompletnie A mi się nie podoba. A posłuchaj, ty se wyobrażasz minę Haliny? Nie wiem, jak to Ona zrobić. Ona się chyba wścieknie, jak zobaczy. Nie wiem, jak... A już dobra, abstra, chując od tego uniwersum, ale to jest naprawdę straszne, ciągle tylko myśląc, nie wiem, co powie nasza koleżanka, co sąsiedzi pomyślą, co ktoś powie, jak ktoś zareaguje. To jest naprawdę straszne, tak się naprawdę nie da żyć. Trzeba być naprawdę wywalone w takie rzeczy, no bo to jest okropne. Więc ja się wtedy nie dziwię, że ten mąż, który nie istnieje, bo to jest paradokument, ale chce rozwód. Następnego dnia Karol postanowił bardziej troszczyć się o swoje dzieci. Dzisiaj przyjechał po córkę na trening siatkówki. Przy okazji chce zapytać o jej postępy sportowe. Czemu siedzisz taka smutna? Ktoś ci coś zrobił? Bo mama wcale się wymieniła z tą panią Lindą na kanapy, a dzisiaj się wymieniła z nią na dzieci. I ja dzisiaj idę do pani Lindy, a dziecko pani Lindy przychodzi do nas, bo ona lepiej gra w siatkówkę i sąsiadka będzie to zdosna. Dlaczego ci trener w piłkę nie pozwolił grać? Mówił coś o ubezpieczeniu, ale nie mówił, o co chodzi. A jest jeszcze trener na sali? Tak. Chodź, wyjaśnimy wszystko. Chodź, Malinka, chodź. Było mi smutno, kiedy trener powiedział, że nie mogę już przychodzić na treningi, a na dodatek koleżanki się ze mnie śmiały. A, to kochana, się nie przejmuj, bo już masz w tym doświadczenie. Sąsiedzi się cały czas z was śmieją, więc już jakby... Już na tym etapie też powinnaś przywyknąć. Mama mówi, że ją pan wyrzucił z grupy, że nie może trenować. Już sam pan mówił, że ma talent. Co się stało? No owszem, dziewczynka ma niesamowity talent, no ale jest problem z ubezpieczeniem. Jak z ubezpieczeniem? Myślałem, że to klub załatwia. No owszem, klub załatwia, ale my nie dostaliśmy już od dłuższego czasu pieniążków i dzwoniłem do żony w tej sprawie. No i już wszystko wiadomo, już wiemy, co się stało. No przecież... Nowa, luksusowa kanapa za ubezpieczenie nie zapłaci. Dobrze, wie pan co? Wszystko zostanie przelane jeszcze dzisiaj. Bardzo dziękuję panu za informację. No, dziękuję. Także, kochanie, następny trening już będziesz mogła jak najbardziej trenować. Chodź, idziemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Order najlepszego aktora w tym paradokumencie ląduje oczywiście dzisiaj do pana trenera. Po prostu taka naturalna i autentyczna po prostu gra aktorska, niczym skład najtańszych parówek w markecie, po prostu bardzo naturalny, ale poza nim naprawdę wszyscy grają spoko. Na paradokument naprawdę jest spoko. Na przykład ta pani matka Jagoda zazdrosna naprawdę super aktorsko, jak na paradokument oczywiście. Następnego dnia Jagoda ma za sobą ciężki wieczór i noc. Znowu pokłóciła się z mężem. Jest załamana. Na domiar złego w sklepie spotyka Halinę. Czy one zaczną się bić bagietkami w tej piekarni? Myślę, że tak. I niech się pani pochwali. Dokąd to pani jedzie? Proszę bardzo. W tym roku na wakacje. Wakacje, o! Jestem szczęśliwa. Wybieramy się z mężem na Malediwy. Oho. Na całe 3 tygodnie. Ojojojojo, już zapiekła dupcia sąsiadeczkę. Podprażone, zapiekło już, ujujujuj. Poza tym mam tyle sukienek, no wie pani, bluzeczek markowych kupiłam. Ja, no gdzieś to muszę wynosić. Słusznie, ktoś to musi. Pani pokazuje, młoda tak, pani Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że... Proszę bardzo, ja oczywiście się nie znam i ja nie oceniam. co? Myślę, że jest inaczej. Ja znaczy, nigdy się nie lubię wtrącać i oceniać i takie tam... Ale po prostu ta rozmowa jest tak czerstwa jak bułki w tym sklepie. 3 tygodnie zupełnie wystarczą. Jak dopisze pogoda, to tak jak pani mówiłam, będziemy jeszcze sobie dalej planowali. Tak? Życzę miłego urlopu w takim Dobrze, razie. Dziękuję bardzo. Do widzenia, pani Radzie. O, Jagoda. A ty co tutaj robisz? Przyszłam kupić ten sklep cały. A ty co? Tylko 2 bułeczki. Czerstwe, z przaceny, z wczoraj.
Ja wiem, że nie powinnam się tak chwalić tym wyjazdem na Malediwy, ale byłam pewna, że Jagodzie skoczy gul. Taka niby bogata, meble luksusowe, takie ciuchy, wakacje na szaszelach. A co, w kominku nawet ognia nie ma? Tylko jakiś sztuczny kwiatek z Chińczyka. Na Malediwy, no, no, no. A ciekaw jestem, gdzie, dokąd pani? Ktoś lubi Malediwy. Teraz pojedzie. Nawet sklepowa w piekarni ją brak pieniędzy shamingu. Co tu jeje? Ta na Malediwy. A pani gdzie? To cichocinka. Wie pani co, nie wiem, zastanawiamy się cały czas z mężem. Jeszcze jestem w trakcie zastanawiania się, myślę, może tu, może tam. Myślałam o Dubaju. A, Dubaj. Ale tam chyba jest trochę za gorąco. No ale o to chodzi, żeby było gorąco, pani Grażynko. Do Dubaju. Do Dubaju. Do Dubaju. Na szejka. Wiecie. Aha, chlebek 3,50. Pani Grażynko, zapłacę następnym razem. Dobrze, nie wziąłam pieniążków. No ale już się trochę tego nazbierało. My rozumiem, bardzo na pewno proszę. Zapłacę następnym razem. Dziękuję, do widzenia. No na Dubaj jest, widzę. A chleb na kreskie. Po południu Karol wraca zmęczony z pracy. Nadzwyczaj radośnie wita go córka Rebeka. Mężczyzna nie może uwierzyć w słowa dziewczynki. Cześć, tato. Cześć, kochanie. Pojedziemy na gdzie? Wakacje. Do Dubaju. Gdzie? A on mi się bardzo czepił. Do Dubaju? Do Dubaju? A gdzie to jest? Gdzieś pod Radomiem, czy gdzie? Do Dubaju? Tak. Skąd wiesz, że do Dubaju pojedziemy? Mama przelała pieniądze. Mama przelała pieniądze na... do Dubaju, chyba do Dubaju. No tak, do Dubaju. A do Dubaju. Wiesz co, kochanie, idź do śmie na górę, tata. Dobrze. Porozmawiaj z mamą. Kurde, może ja bym z nim pojechał gdzieś tam, nie wiem, by mnie upchnęli w jakieś podręczne, czy tam inną walizkę. Ja z chęcią jak coś. Dzwońcie. Chciałam zrobić niespodziankę. Niespodziankę? Za czyje pieniądze? Kto za to zapłaci? Z czego? Kto no na to zapracuje? Ale posłuchaj, mamy oszczędności. Oszczędności są, nie są na wakacje. Ale słuchaj, nie drzyj się, przecież ja nie robię tego tylko dla siebie. A dla kogo? Dla sąsiadki przecież. Musi ją zapiec dupsko jak po ostrym kebabie. Posłuchaj, kochanie, odpoczniesz. Niech zgadnę, Halina też jedzie do Dubaju. Nie, prawda? Halina jedzie na Malediwy. Jak chce je... O, co się dzieje dzisiaj ze mną? Jak chce jechać na Malediwy, to ja jeszcze powodzenia, bo to jest wyspa, więc nie wiem, chyba że jest tak bogata, że ma taką łódź, co się zmienia w samochód i na odwrót. No to jest spoko. Chciałam rodzinie zrobić niespodziankę, a Karol znowu zrobił mi awanturę. Nie, ty chciałaś zrobić sąsiadce niespodziankę, nie rodzinie. Na 100% będę dokładny. Ja też nie jedziemy. Cześć, dzieciaki, co tam? No, musimy o czymś z wami pogadać. O Boże, ciąża. Jak nic ciąża, ja wam mówię ciąża. No ciąża będzie jak nic. Ty mnie nie strasz. Ty mnie też lepiej nie strasz. Spokojnie. Ty już lepiej nie wymyślaj. Nic nie wymyślam. Nie, musimy wam o czymś ważnym powiedzieć, ale to dopiero o 8 u Eweliny. Ale o czym? No to no, mów, teraz no to jest ciąży? Nie. Jeszcze naprawdę w tym uniwersum brakuje tego, żeby sąsiadki się o dziecko kłóciły. Która jest lepszą babcią? Jeszcze tego brakuje tylko. Ale zobaczycie, wszystkiego się dowiecie mówię na ci, to jest miejscu. Wszystko twoja wina, bo mu na wszystko pozwalasz. Ja postanowiłem, to będzie o 8 u Eweliny, u niej w domu, żeby jej rodzice też byli i... A nie mogą przyjść tu? Nie mogę, bo tam jest bardziej luksusowa, wygodniejsza kanapa niż u nas. Ja tam nie pójdę, ja tam nie siądę. Nie wiedziałem, jak moja żona mogła zrobić coś takiego i wykupywać dla rodziny wakacje w Dubaju. O właśnie, do Mielca nad morze, w góry, zjeść oscypka, popluskać pięty w wodzie, też można pojechać. Jakby... O, już do Dubaju. Dwie godziny później dochodzi do zapowiadanego spotkania w domu rodziny Jóźwiaków. Czemu o godzinie 20 jest jasno, świeci słońce jak w południe? Ale to jest inne uniwersum, więc wybaczamy. No, no mów! W ciąży jest! Ślub będziecie brać! No wysłów się wreszcie! Oczywiście, w jakiej ciąży? Nie jestem żadnej ciąży, od razu mówię. Ja byłam wczoraj, ale już usunęłam. Slay. Chciałam wysłuchać, co mają nam dzieci do powiedzenia, ale Jagoda jak zwykle zachowywała się jak wariatka i wrzeszczała kompletnie na wszystkich. Mamy podziurki w nosie tych waszych kłótni. Zresztą ty się lepiej w ogóle nie odzywaj. Czemu mam się nie odzywać? Przecież my się czujemy jak Romeo i Julia.
Maria, bez sensu i niedługo prawdopodobnie skończymy tak jak oni. Nie możecie się tylko nie pogodzić. Tak, jednak jest ta ciąża, matko Elena, będzie bachor czy nie? I jak będzie bachor, to możecie mu dać na imię... Belzebub. To jest szantaż. Nie mów tak. To jest szantaż, no przestańcie się w końcu młodzić, bez sensu. Zamknij się, ci powiedziałam, gnoju jeden. Co? Czemu tak chamsko? Mamy dosyć waszych kłótni. Te wojny są bez sensu. Czy ja do ciebie, Halina, nic nie mam kompletnie? Ja do ciebie. O, zobacz! Nic nie mam do ciebie, Halina! Ja też nic nie mam do Haliny. Ja też nic do Haliny nie mam. Ja do Haliny generalnie nic nie mam. Nawet szacunku. Byłam już na 100% pewna, że Karol i Halina mają romans. Nie mogłam tego tolerować. Niezbitym dowodem na to jest to, że siedzą na jednej kanapie. Nie tak, siedzą razem na jednej kanapie. To już jest na pewno romans. To już jest potwierdzone, to już jest pewne. Na bank. Ty myślisz, że jestem głupia, że ja nie widzę, jak ty się do niej mizdrzysz, wdzięczysz? Wiesz co, przestań, przesadziłaś. Uspokójcie się wszyscy. Przesadziłaś. Ty też się zamknij. Pierdolaj. Dobra. Ale bez kitu, tak? To jest prawda. Mąż Haliny to jest najbardziej bezużyteczna postać w tym całym uniwersum. Doigrałaś się. Ostrzegałem cię, doigrałam się. Ja się wyprowadzam. Zabieram rękę. Na razie idę do swojej mamy. Łukasz, jedziesz ze mną? Karol! Nie. Dobra. Karol, jakby co, rozumiem. Ale jakby co, nie wiem, wytrzymać matką. Wiesz, gdzie mnie szukać. Wystarczy jeden telefon. Okej. Jak coś, to ja nadal rekomenduję cygański torcik. To rozwiązuje wszystkie problemy tego wszechświata. Nie, że ale zaraz ktoś powie, że ja próbowałem. Ja już widzę, jak ktoś pisze komentarz. Przemek, tak powiedziesz, ten cygański torcik ma na pewno. I próbowałeś. Otóż nie. Ale tak mi nikt nie uwierzy teraz. O Boże, chcieliśmy zakopać topór wojenny, ale nasze chęci to za mało. Tato odszedł, my też odchodzimy. Nie martw się o nas. Chcemy pobyć parę dni sami. Mamy nadzieję, że przez ten czas trochę ochłoniecie. Może wtedy wrócimy, ale na pewno nie wcześniej, Łukasz. Jednak oni sami pojechali do tego Dudaju, czy tam te inne szaszele. Coś się dzieje. Dobrze w ogóle, że ta kartka nie wpadła do tego. Do słoika z ogórkami kiszonymi. Do wody z ogórkami kiszonymi. Tak jak Jolce z Rancho. Nie wiem, czy oglądaliście. Ja uwielbiam Rancho. 2 godziny później. Kobieta powiadomiła już policję o zniknięciu syna. Poradzono jej, aby poczekała jeden dzień, bo być może dzieci same wrócą do domu. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest w ogóle mit, że trzeba czekać tam, nie wiem, 24-48 godzin, żeby zgłosić zaginięcie. Jak zgłaszacie zaginięcie, to policja od razu musi je przyjąć i od razu musi szukać tej osoby, więc to jest w ogóle mit. Załamana matka nie wie, co robić. Zastanawia się, czy iść do sąsiadki i dowiedzieć się czegoś od niej. Próbuje się przełamać, ale duma jej na to nie pozwala. Moje dziecko zaginęło z dzieckiem sąsiadki. Nie, ja do niej nie pójdę. Nie, ja na pewno. Nie, nie, po moim trupie. Nie, ja na pewno nie pójdę. Najwyżej sobie nowe dziecko zrobię, ale do sąsiadki na pewno nie pójdę. Tymczasem ktoś dzwoni do drzwi. Halina? Jagoda, nasze dzieci uciekły. Wiem, wejdź. Kiedy znalazłam kartkę od Eweliny, od razu pobiegłam do Jagody. Wtedy najważniejsze były nasze dzieci, nie nasze awantury. I usiądziesz, Halina, na mniej luksusowej kanapie niż twoja? No nie żartuj sobie, no dziewczyno. No nie, no przepraszam. No proszę cię. To nie jest twoja wina. Ja tego nie przeżyję. Nie, obie zachowywałyśmy się jak idiotki, rozumiesz to? Rozumiesz? Nawarzyłyśmy piwa. Musimy to piwo teraz razem wypić. Musimy pomóc naszym dzieciom. Boże. No w końcu to zrozumiały. Brawo, pussy. Dostajesz po prostu 6 z plusem. Jagodzie udało się dodzwonić do męża, który przyjechał wesprzeć ją w poszukiwaniu syna. Kilka godzin później otrzymali telefon z policji z prośbą o pojawienie się w komisariacie. Pewnie wcale nie chodzi o to, że znaleźli ich dzieci, tylko 5 lat temu ktoś im ukradł kosz na śmieci sprzed podjazdu i dopiero teraz te osoby znaleźli po 5 latach. Nie ich dzieci wcale. Byliśmy wściekli na naszych rodziców, dlatego Łukasz postanowił ukraść to auto. Nie przewidzieliśmy jednak, że będziemy mieli wypadek. Wy chyba macie jakieś ujemne IQ. Kto normalny kradnie samochód ze stacji benzynowej? Przecież nie wiem, czy wiecie, ale na stacji benzynowej wszędzie są kamery. Wszędzie. Więc po prostu trzeba mieć naprawdę no ujemne IQ. Pokaż nam to, boska. Ewelina! Co ty zrobiłeś? Nic ci nie jest, cały jesteś na pewno? Tak, ci się nie stało. Co to było, ostrzeliło? No nie, no ta wasza kłótnia, ale widzę, że się pogodziłyście już, Ewelina, widziałaś? Pogodziłyście się, masz tak?
Trzeba było rozwalić ten samochód miesiąc temu i już by dawno te wszystkie problemy się skończyły. Albo cygański torcik, ja mówiłem. Dwa miesiące później. Dzisiaj odbędzie się rozprawa przed sądem dla nieletnich w sprawie zaboru pojazdu przez Łukasza Sobulę. Sąd odmówił wszczęcia postępowania o czyn karalny wobec Eweliny Jóźwiak ze względu na jej bierny udział w zdarzeniu. Okej, spoko. Dzięki za info, wariacie. Dobrze, chociaż ona tak zupełnie bez winy też tutaj nie jest. Ja wiem, ale ja prowadziłem ten samochód. Ja chcę sam wziąć to na siebie. To dobrze o tobie świadczy. Bardzo naturalna rozmowa, naprawdę bardzo naturalna, po prostu niczym skład cukierków w markecie. Miesiąc później. Jóźwiakowie zdecydowali, że wspomogą sąsiadów i podzielą się kosztami naprawy skradzionego przez ich dzieci samochodu. Matko jedyna, jakie cudowne pojednanie, po prostu niczym Polacy i Krzyżacy pod tam troszkę było inaczej jednak. Obie rodziny żyją w zgodzie. Dzisiaj Halina urządziła małą imprezę, na którą zaprosiła sąsiadów. Jagoda poddała się terapii i znalazła pracę. Wszyscy są szczęśliwi z obrotu spraw. Ewelina i Łukasz są parą, a Karol i Jagoda od nowa budują swoje małżeńskie szczęście. Wow, ale super, ale cute, ale mega, ale ekstra. Wow, ale super, po prostu wow. Dzięki tej historii zrozumiałam, że człowiek czasami potrzebuje niezłego kopa, żeby coś w swoim życiu zmienić. Mam nadzieję, że mnie się to udało. A nam się udało obejrzeć to do końca. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli dotrwaliście w ogóle do tego momentu, to możecie napisać... Romeo i Julia. Luksowa Kanapa Edition i będę wiedział, że dotrwaliście do końca. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subiku, dzwonku, bicie na mojego hejka.pl. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo, pa!